No i jesteśmy koło naszego domu. To jest ksiądz Bogusław, który dzisiaj przywiózł żywność dla naszych uchodźców. I tam nie będę już w domu nagrywał, ale to jest dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że kościoła nie ma, że kościół nie funkcjonuje. To naprawdę jest największa organizacja pomocowa, mówię o Caritasie w Polsce, i to naprawdę działa. I to działa po prostu bez rozgłosu, tak jak teraz. Jedynym osobą, która robi rozgłos, nawet ksiądz nie chciał, ani tutaj pani, która pomaga, ja specjalnie robię to po prostu, żeby zwrócić na to uwagę, że to naprawdę funkcjonuje. No. Wychodzi na to, że no tak, tak to wygląda. Jedną część i była tak. Dla jednej mamy tak. Z dziećmi. No i dla to jest dla drugiej pani dziećmi, to z jednej mamy z dziećmi, jeszcze mamy tutaj kilka kolejnych rodzin i jedziemy rozwozić te dary właściwie, nie, jak to można nazwać, no żywność, no, nasza pomoc po prostu, nie? Ale kurde, przepraszam. Dobra, no to tak, to tutaj sobie układamy w kuchni na razie. No i to wszystko jest też robione w ten sposób, że te panie przesyłają listę do nas, my do Caritasu, a Caritas reaguje po prostu. Na jakiś czas znowu na my jesteśmy w drugim domu. No i tutaj jest nowa się kolejna dostawa zakupów. Też tutaj Caritas, ksiądz Bogusław z pracownikami pomaga, no po prostu przynosi tutaj żywność i no widzę, że to jeszcze będę musiał jedną lodówkę dowieźć, bo dzisiaj jeszcze mają tutaj przyjechać nowi uchodźcy. Także jeszcze jedziemy do kolejnego domu teraz, resztę już rozwiozę ja, tego, że w sumie z tych wszystkich domów to mamy 9 i no i tak to mniej więcej wygląda, że to działa. A tak wygląda siedziba lokalnego Caritasu. Mówię o Darłowskim. To nie jest, nie? Nie, parafialna, przepraszam. No i tu są wszystkie dary. Też dla uboższych, dla potrzebujących. O właśnie, tylko zrobię, zaraz będę nosił. No tak to wygląda. Przepraszam to, że za pomyłkę, że no nie jest to siedziba Caritasu, jest to po prostu zaplecze parafii, ale no tak to wygląda, zobaczcie, to naprawdę funkcjonuje, już idę, dobra, także, dobra, no to co, do usłyszenia, tak to właśnie wygląda, u nas mamy uchodźców właśnie, mamy w ogóle z wszystkich domów, mamy 9, tak pokrótce z czterech z tych domów przeznaczyliśmy dla uchodźców, no i tak to właśnie wygląda, a pomagają nam po prostu lokalna społeczność, harcerze, szkoła, no plus właśnie tutaj parafia i parafianie.